Proszę Państwa, witam serdecznie po konferencji, piątej konferencji latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Naszym gościem jest profesor Marek Słoń, który dzisiaj opowiadał o rozwoju miast w Europie Środkowej. Jak możemy zdefiniować miasto? Co to jest? Są dwa różne pojęcia miasta. Jedno jest takie uniwersalne, klasyczne, można to trywializując nazwać bardzo dużą osadą. Mhm. Dużą, skomplikowaną, złożoną. Większą niż całe te wszystkie otaczające. Ale jest też drugie znaczenie miasta w kontekście epoki, o której mówiłem, czyli autonomiczna gmina miejska. Mm-hmm. To dychtonomia jest również dzisiaj, mamy miasto w sensie prawnym w Polsce i miasta w sensie urbanistycznym, co też czasem się rozchodzi. Kiedy opowiadał Pan o miastach, uderzyło o miastach podwójnych, bo chodziło o to, żeby wskazać ośrodki, które jakby wyrastały obok siebie, a jednocześnie ze sobą konkurowały. Przypomniał mi się tytuł powieści radzieckiego pisarza bodajże Fadiejewa, Tak hartowała się stare. Mówiliśmy o urbanistyce i o tym, że bez tej konkurencyjności urbanistyka w Europie Środkowej, bardzo brutalnej nieraz konkurencyjności, urbanistyka w Europie Środkowej i rozwój miast, i rozwój gospodarczy by się nie dokonał. Czy ja to dobrze zrozumiałem? Znaczy, dokonałby się inaczej, w trochę innej formie, w trochę wolniejszym tempie, przy czym po pierwsze to nie były tyle gminy, co wyrastały, co były zakładane, chcę podkreślić. One oczywiście po założeniu jakoś tam później rosły albo umierały. To też się często zdarzało. Ale to były twory tworzone przez władzę państwową, a nie powstające samoczynnie ewolucyjnie. Jasne. I druga sprawa, to nie tyle chodziło o konkurencję, co taki niezależny rozwój dwóch podmiotów obok siebie. Mhm. Niekoniecznie przeciwko sobie, tylko niezależnie od siebie. To było istotą, a niekonkurencyjność się zdarzała czasem w mniejszym bądź większym sensie. No tak, ale często dochodziło do bardzo brutalnych porachunków między konkurencyjnymi ośrodkami miejskimi. Dochodziło do nawet, można powiedzieć, zbrodni, tragedii, strasznych rzeczy, ale nie często. To było rzadko. W ogóle one mogły powstać dlatego, że władza terytorialna decydowała, że mają powstać i ona stała na straży, żeby sobie nie skoczyli do gardła. Więc to tylko w wyjątkowych okolicznościach mogło się zdarzyć, że te dwie gminy wchodziły w otwarty konflikt. Wyjątkowe okoliczności to na przykład osłabienie władzy terytorialnej? Tak, wojna na przykład w danym miejscu. Zresztą to też nie musiało prowadzić. Drugim, jeżeli były gminy, które nie miały ostrych przeciwieństw i były podobnej rangi, to często korzystało z takiej możliwości, żeby się połączyć, a nie walczyć. No tak. No więc od czego zależało, czy wybuchnie konflikt, czy nie wybuchnie konflikt, bo tam musiały być jakieś ostre, może jakiś przykład konkretny. No, były sprawy, które wywoływały wyjątkowo gwałtowne kontrowersje. Tym mówiłem na przykład o sprawie dochodów z detalicznego handlu suknem, który był ogromny i to powodowało, że te miasta, które pretendowały, chciały wejść na rynek już zajęty, takie nowe gminy, były ostro zwalczane przez starszą, silniejszą, która strzegła swoich wcześniejszych uprawnień. To był taki przykład, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli jakieś miasto, ta druga gmina była założona w taki sposób, że miała jakiś być przeciwstawiona była. To jest młodego miasta Gdańska. Moim zdaniem ono było takie idealne miasto zakładane. Obok starego Gdańska, który miał przecież takie korzenie, takie znaczenie. I to tutaj nawet nie było takich mocnych podstaw, moim zdaniem, gospodarczych do konfliktu. Tylko bardziej emocjonalno-prestiżowo. Czyli takie rzeczy też wchodziły w grę. Ja przyznam, że interesując się historią miast trochę i po dyletancku, nie miałem zbyt wielkiej sympatii do mieszczan, ani do ich spraw, ogólnie rzecz ujmując, no i w ogóle do patrycjatu jako organizacji. Ale dzisiaj od Pana słyszałem wstrząsającą zupełnie historię dotyczącą Głogowa. Czy możemy o niej opowiedzieć jeszcze teraz? Tak, chętnie powiem krótko. Oczywiście miasta były różne, ludzie byli różni, ale ta historia się jakby zdarzyła, no, w obecnym stanie wiedzy można powiedzieć, że tak rzeczywiście się stało. Otóż Głogów, książę Głogowa nakazał rajcom, czyli swoim poddanym, zaprzysiężenie układu politycznego. Po czym po niespełna 10 latach postanowił ten układ złamać, zmienić front.
i zażądał od Rady Miejskiej, tych samych osób, żeby złożyli nową przysięgę na ten nowy układ, łamiąc tę starą. No i przygotował się do wojny, wiadomo było, że będzie konflikt zbrojny. Oni odmówili. Odmówili dlatego, że jako ci, którzy stali na czele wspólnoty i odpowiadali za nią również w perspektywie jakby zbawienia, nie chcieli brać takiego jakby grzechu na miasto. Krzywoprzysięstwa w imieniu całego miasta. Tym bardziej tam jeszcze dochodziło to, że jakby taka szczególna, uważali, że szczególnie Bóg obdarzył łaską to miasto, ponieważ po 120 latach pozwolił to miasto, temu miastu połączyć się po tym takim sztucznym podziale. To było wielkie święto. I krótko, i zaraz po tym właśnie to połączenie było związane z zaprzysiężeniem pierwszego układu. To była taka wdzięczność za tę łaskę. Później po kilku latach te same osoby miały dopuścić się krzywoprzysięstwa, bo się księciu odwiedziało. No oni odmówili, książę się obawiał, jako że miasto wiadomo było, że przyjdzie oblężenie, tutaj władze miasta będą przeciwko niemu, uwięził tych rajców w twierdzy i takich karmił i poił coraz skromniej, aż wszyscy zginęli z głodu i z pragnienia i zachowały się zapiski z tej wieży głodowej. Ojej, i one zostały opublikowane? Tak, już ono było od razu, ono było opublikowane już w początku XVI wieku. Nawet, a to jest historia 1488 rok. A później są też nowsze edycje, więc ten tekst funkcjonuje w literaturze. Ale jak to opowiadałem wśród kolegów mediewistów, zdarzały się takie głosy, a może to nie jest prawdziwy tekst, może to jest jakby sfingowany. Moim zdaniem nie, ja nie znalazłem ani w tekście tym, a nieby w okolicznościach, nic, co pozwalałoby wysunąć wątpliwości co do autentyczności. Na pewno ci rajcy zginęli z głodu w tej wieży. To jest potwierdzone bardzo dobrze źródłowo, tu nie ma wątpliwości. Opowiadał pan dzisiaj jeszcze o historii miasta Hildesheim, o ile pamiętam. Tak. Tam się wydarzyło też coś strasznego, bo rajcy Starego Miasta zdecydowali o zniszczeniu tego nowego ośrodka. Tak, znaczy w ogóle Hildesheim w tym czasie składało się już z trzech gmin, przy czym jedna właśnie bardzo mocno weszła w rynek sukna, i produkcję i handlu, a w dodatku podlegała innemu panu niż Stare Miasto. I Stare Miasto zaczęło się wykorzystać wojnę o Schedę, bo to było księstwo o biskupie, czyli właściwie nie było władzy, można było lawirować między stronami do tego, żeby pozbyć się konkurentki, tylko że w tym wypadku pozbyto się jej w sposób wyjątkowo drastyczny. Wymordowano całą ludność, miasto całkowicie zburzono. Na przykład nawet wiadomo, że wycięto wszystkie drzewa, zarano teren, żeby nie było śladu po tym mieście. Całkowita eksterminacja. Tak. Ponieważ ja, nie tylko ja zresztą, ale przepraszam bardzo, ale ktoś nie rozumie. Większość słuchaczy była pod wielkim wrażeniem pańskiego wykładu i ja również. Historia miast jest czymś fascynującym. Nie ma pan wrażenia, że jest traktowana trochę po macoszemu przez historyków i że publikacji dotyczących miast i funkcjonowania, przecież wszyscy żyjemy w miastach, przynajmniej większość z nas powinna się tym interesować, tak? To jest historia ośrodków, w których ludzie funkcjonują do dzisiaj, że to jest niestety jakiś peryferia zainteresowania. No zdecydowanie nie. Literatura na temat miast, historii miast, przynajmniej tej epoki, którą się zajmowałem, jest ogromna. Ale jest specjalistyczna. Że trudno na nią nadążyć. Jest też dużo prac takich lżejszych, jakby popularnych. Jest to też dosyć dobrze zorganizowane. Jest międzynarodowa historia Komisji Miast. Zresztą na jej czele od paru lat stoi Polak. I tym kierujemy. Jesteśmy tam mocno obecni. Wydają swoje serie wydawnicze, zarówno serie monografii, serie źródłowe, serie atlasów miast. Również w Polsce jest zespół do historii miast, który działa bardzo aktywnie, prężnie. Obok konferencji tych poważnych, utytułowanych, młodzi organizują swoją zawsze, przeddzień jeszcze. Więc tutaj mam wrażenie dokładnie przeciwne, że to się świetnie, żywo rozwija. To są wielokierunkowe badania na dobrym poziomie. To bardzo dziękuję za informację, bo będę się musiał tym zainteresować i być może innych specjalistów od historii miast zaprosić na kolejne konferencje, dlatego że no, wygląda na to, że byliśmy całkowicie jako środowisko poza tym i nie widzieliśmy tych wszystkich zjawisk, a jednak interesowaliśmy się trochę historią. Dobrze, na tym skończymy. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Marek Słoń i miasta.